Witam serdecznie na moim kanale. Na wstępie tego odcinka proszę o łapki w górę, subskrypcję, co pozwoli temu kanałowi się rozwijać, a mi pozwoli na częstsze wrzucanie filmików w serwisie YouTube. A dzisiaj porozmawiamy o końcu pewnej epoki, czyli spadku 13-krotnego mistrza Polski, który na początku, zwłaszcza na początku XXI wieku, porywał nas swoją grą meczami z Schalke 04, meczami z Zaragozą, był rywalami w eliminacjach Ligi Mistrzów, byli też Real Madryt czy FC Barcelona za czasów Bogusława Cupiała. Dzisiaj przeanalizujemy to, dlaczego stało się tak, a nie inaczej i po 26 latach gry na najwyższym poziomie Wisła żegna się z PKO Bank Polski Ekstraklasą. A więc może zacznijmy od buty i arogancji właścicieli Wisły, którzy myśleli tutaj zwłaszcza nawiązanie do Jarosława Królewskiego i jego tweetów, które no, biły taką no, naprawdę dużą arogancją, choćby ten tweet, że na maj nie planujcie nic prywatnego, no i to miało być nawiązanie do tego, że w maju Wisła zagra w finale Pucharu Polski, no a jak wiemy, nie zagrała. Też były różne wypowiedzi pokroju, że spaść nie spadniemy, bo jesteśmy tak. To już oczywiście nie cytat. Spaść nie spadniemy, bo jesteśmy po prostu zbyt duzi, żeby spaść. Jesteśmy Wisłą Kraków i to się nie może wydarzyć. A to się jednak wydarzyło i myślę, że teraz te trio właścicielskie, które ratowało klub, musi po prostu teraz usiąść i troszkę się wyleczyć z tego genu zwycięstwa, po prostu przeanalizować sobie to, co się udało i to, co się w większości nie udało, bo jednak z perspektywy czasu wychodzi na to, że działania tegoż trio no nie pomogły i dzisiaj Wisły nie ma w Ekstraklasie i muszą po prostu na dzień dzisiejszy ułożyć taką kadrę w pierwszej lidze, która jak najszybciej wróci na najwyższy poziom. Kolejnym powodem tego, co się wydarzyło w Krakowie, jest według mnie zbyt duża, że tak powiem, mówią, że Wisła to klub rodzinny, więc według mnie po prostu tej rodziny w klubie jest za dużo, bo popatrzmy na to tak. Jednym z właścicieli Wisły jest Jakub Błaszczykowski. Po drugie, bratem jest prezes Dawid Błaszczykowski, a po trzecie, trener Jerzy Brzęczek, który jest wujkiem braci Błaszczykowskich, a więc według mnie w takiej konfiguracji to po prostu nie może dobrze funkcjonować, kiedy w klubie jest pełno rodziny i no, takie przysłowiowe klepanie się po plecach. Uważam, że do tego klubu oczywiście Jakub Błaszczykowski ma pewne prawo zatrudniać kogo chce, bo jest oczywiście właścicielem tego klubu, ale mi jako takiemu postronnemu obserwatorowi wydaje się, że po prostu w klubie powinni być nie rodzina i nie dawanie stanowisk bratu, wujkowi, tylko powinni być po prostu jak najbardziej kompetentni ludzie, którzy by tą Wisłą Kraków zarządzali. Kolejnym powodem tego, co się w Krakowie wydarzyło, jest według mnie taka w cudzysłowie długotrwałość projektów, bo tutaj mam na myśli głównie zatrudnienie dyrektora sportowego Tomasza Pasiecznego, który miał być takim dyrektorem sportowym na lata. On miał po prostu nadać taki kierunek Wiśle, w którą to wszystko stronę ma iść. Kierunek transferów, doboru trenerów. Oczywiście też dyrektor sportowy w dużej mierze zajmuje się takimi rzeczami jak akademia czy przesuwanie piłkarzy z jednego rocznika do drugiego, choć wszyscy wiemy, że tak naprawdę ocena roboty dyrektora sportowego przez kibiców zwłaszcza jest patrzenie na to, jakich transferów tenże Pasieczny dokonał, ale tak naprawdę ciężko weryfikację Tomasza Pasiecznego, który nawet nie przepracował w klubie pełnego sezonu. I fakt, jeżeli sobie spojrzymy na takie transfery jak Szkwarka czy Kliment, to faktycznie no, nie można powiedzieć, że to te transfery wypaliły i ci panowie zapewne albo zostaną w słabszych klubach Ekstraklasy, albo
powrócą do swoich krajów, ale uważam, że gdyby Tomasz Pasieczny, ogólnie rzecz biorąc, został, to myślę, że byłby w stanie jeszcze coś ciekawego zaprezentować, bo nie bez kozery pracował choćby w klubach Premier League jako scout, więc myślę, że mógłby jeszcze kilku ciekawych zawodników do Krakowa, że tak powiem kolokwialnie, przyprowadzić, no ale to już jest taka gdybologia, bo o tym się już raczej po prostu nie przekonamy. Kolejnym z wielu tych aspektów, o którym możemy sobie powiedzieć, jest dobór trenerów, bo odkąd pojawiło się ratownicze trio w klubie, pracował Maciej Stolarczyk, czyli osoba, wydaje się, bardzo związana z Wisłą, też wcześniej jako zawodnik, i biorąc pod uwagę bałagan, jaki tam panował, osiągał naprawdę całkiem przyzwoite wyniki. Przecież tam przez miesiące piłkarzom nie płacono pensji, a on jednak mimo wszystko miał w sobie taki dar, że potrafił tych piłkarzy motywować i oni grali mimo tych wszystkich problemów na naprawdę całkiem niezłym poziomie. Po Macieju Stolarczyku przyszedł Artur Skowronek i to był taki dość, powiem szczerze, nieoczywisty wybór. Był to wcześniej trener, który pracował w pierwszej lidze, no i powiedzmy sobie szczerze, że o ile początek był całkiem niezły, o tyle już końcówka no była bardzo, bardzo, bardzo słaba. I dzisiaj Artur Skowronek jest wmieszany w aferę w Zagłębiu Sosnowiec, gdzie wystawiono zawodnika z leczeniem zerwanych więzadeł krzyżowych i to też mu na pewno jakoś pewnej takiej reputacji nie poprawia i nie wiadomo, czy Artur Skowronek dalej będzie pracował w Zagłębiu Sosnowiec. Potem no nie wiem, jak tego trenera nazwać, żeby go tutaj nie obrazić, no ale powiedzmy, był psychopatyczny Peter Chybala, który jedyne słowa, jakie umiał skrócić, to Geigen press, 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 i to na początku też przynosiło fajny efekt, bo Wiślacy naprawdę biegali, zasuwali i aż miło było na to patrzeć, ale potem z każdym meczem było coraz gorzej i tak naprawdę nic nie wskazywało na to, by no po prostu to szło do góry. Jeszcze też były jakieś takie żarty na temat piłkarzy Petera Chybali, ale może tych żartów nie będę cytował, bo oglądają to dzieci. Zresztą na marginesie zapraszam wszystkich dzieci, dorosłych, kobiety, no wszystkich do oglądania mojego podcastu. Będą coraz ciekawsze materiały. No i był też Adrian Gula, trener, który chciał grać taki ładny futbol, który miał najbardziej pasować do tego, jak to się mówi, krakowskiego stylu. No i jeżeli to sobie choćby przeanalizujemy, to wychodzi na to, że każdy trener był tak, mówiąc wprost, z innej parafii, każdy miał inny styl, inną koncepcję i to naprawdę, przepraszam, nie mogło dobrze zadziałać, no bo uważam, że jeżeli już nadajemy zespołowi dany styl i nawet jeżeli już wymienimy szkoleniowca, to uważam, że ten szkoleniowiec powinien być po prostu dobrany do dawnego stylu, do jednego opracowanego stylu. A jeszcze wracając do selekcjonerów, mamy byłego selekcjonera reprezentacji Polski, Jerzego Brzęczka, o którym już też wspominałem, i to też jest znów inny styl gry niż prezentowali jego poprzednicy. No i w końcu dochodzimy do klu tych aspektów, co sprawiło, że Wisła spadła, czyli po prostu tabuny obcokrajowców, po prostu liczba piłkarzy, którzy się przewinęli przez klub, to naprawdę no, nie mogło nic być nic dobrego. Nie zrobiłem sobie listy piłkarzy, którzy przez lata 2019-2022 przewinęli się przez klub, ale tak naprawdę większość piłkarzy to takie przysłowiowe komety, którzy pojawiali się na chwilę i zaraz potem znikali, tyle ich widziano w Krakowie, więc ta kadra była
źle sformatowana. Nie było naprawdę choćby w szatni ludzi związanych z Wisłą, bo gdyby w dzisiejszych czasach w Wiśle grali tacy piłkarze jak Arkadiusz Głowacki, Radosław Sobolewski, Marcin Baszczyński, Maciej Stolarczyk, Kamil Kosowski czy Radosław Sobolewski, to no nie wyobrażam sobie, żeby w tym klubie panowało coś takiego. Byli to po prostu, jak to się mówi, piłkarze walczaki, którzy walczyliby do ostatniego gwizdka, do ostatniej kropli krwi. A tutaj, jak mówił Zdenek Ondraszek w jednej ze swoich wypowiedzi, w tej drużynie po prostu nie było liderów. To samo też podkreślał trener Jerzy Brzęczek, no bo jeżeli weźmiemy sobie tą kadrę, to kto tak naprawdę nie zawiódł? To jest Georgi Cvitaszwili, który tak naprawdę przyszedł na chwilę ze względu na wojnę i gdyby nie ta wojna, to by w Krakowie go po prostu nie było. I to troszeczkę wyglądało tak, jakby to mu najbardziej zależało na tym, żeby Wisłę utrzymać, a tak naprawdę po ostatnim meczu wróci do Dynama Kijów i jeżeli Liga Ukraińska nie ruszy, to raczej ruszy na podbój innych lig niż Polska, bo pokazał chłopak, że przerasta tą naszą ekstraklasę. No jeszcze z piłkarzy, którzy nie zawiedli, ale no jednak zawiedli, no to Luis Fernandez, który co prawda strzelił te trzy bramki, ale potem jego kretyńskie zachowanie po meczu z Wisłą Płock, no, sprawiło, że został zawieszony na cztery spotkania i nie mógł pomóc Wiśle. Był to zawodnik, który no po prostu dawał tą jakość, strzelał bramki. Być może to też był taki poniekąd gwóźdź do trumny. No jeżeli mówimy też o zawodnikach, którzy się w jakiś tam sposób wyróżniali, był to Elvis Manu, który też robił ten przysłowiowy wiaterek, ale to jego ręka z Wisłą Płock sprawiła, że Wisła koniec końców tego punktu nie obroniła. Kto wie, może gdyby zebrać wszystkie te punkty, w których Wisła grała lepiej, ale nie potrafiła wygrać, bo to wyglądało troszeczkę tak, że jak remisowali, a byli w stanie wygrać, to remisowali, a jak przegrywali, to nie, to właściwie jak mogli zremisować, to przegrywali, więc no, też źle to wyglądało. Do piłkarzy, którzy jeszcze według mnie chcieli, a im nie wyszło, to był Marko Poletanowicz, który poprzednią rundę zaliczył w Rakowie Częstochowa i w którym grał przez rundę i dopiero w końcówce rundy gdzieś tam stracił miejsce w drużynie Marka Papszuna i w Wiśle no też pokazywał, no, że mu się też chce, no ale no, powiedzmy sobie szczerze, że już tak patrząc na większość tych piłkarzy, to po prostu wyglądało jak zbieranina, którą Jerzy Brzęczek musiał po prostu w jakiś sensowny sposób pospajać, żeby to miało szansę na utrzymanie. No i kończąc już ten odcinek, można powiedzieć, że była naprawdę duża szansa, by się utrzymać, no bo prowadzenie z Radomiakiem Radom w Poznaniu 2-0 powinno być utrzymane. Też Jan Kliment po prostu powinien zamknąć ten mecz, zabić ten mecz, kiedy było tam te prowadzenie, byłoby prowadzenie 3-0 i wątpię, by wtedy Radomiak Radom mógł to odwrócić i byłaby jeszcze szansa przed tą kolejką, by wyprzedzić Śląsk Wrocław, to jednak Wiślacy niestety wypuścili to zwycięstwo. No i no cytując piosenkę Zenona Martyniuka, no spadająca gwiazda, no niestety biała gwiazda pod wodzą Jerzego Brzęczka spadła, no ale cóż, no na pokrzepienie serc kibiców Wisły Kraków można znaleźć takie pocieszenie, że są kluby, które od razu potrafiły wrócić z pierwszej ligi do ekstraklasy, ale tutaj będzie potrzebna mądrość właścicieli, mądrość trenera, kto by nim nie był, czy to Jerzy Brzęczek, czy kto inny. I właśnie chcę też wrócić do mądrości właścicieli, gdzie byliby, gdzie mam nadzieję, że zmienią trochę swój tok myślenia. Jarosław Królewski, Jakub Błaszczykowski, Tomasz Jarzdyński, że
Nie jesteśmy wielcy, wielcy dopiero być możemy, a Wisła Kraków to oczywiście wielka historia, ale wszystkiego na historii nie zbudujemy. A po przykładach Zagłębia Lubin czy Górnika Zabrze można szybko wrócić, także panowie powinni zakasać rękawy, zapomnieć o tym, że Wisła Kraków to wielka marka i naprawdę już po zakończeniu meczu z Wartą Poznań zacząć po prostu budowę na nowy sezon, tak by ci kibice, ci socjos mogli być w końcu zadowoleni. I tutaj też na koniec tego odcinka apel do socjos. Słuchajcie, kibice Wisły, jesteście naprawdę wielką siłą, która niesie ten klub i nie odwracajcie się od swojego zespołu, tylko dalej mu pomagajcie, wspierajcie, bo Wiśle Kraków potrzebna jest Ekstraklasa, a Ekstraklasie potrzebna jest Wisła Kraków. Potrzebne są derby Krakowa, które elektryzowały całą Polskę, więc mam nadzieję, że Wisła Kraków wróci szybko tam, gdzie jest należne jej miejsce. I na koniec odcinka chciałbym prosić jeszcze raz o łapki w górę pod odcinkiem, subskrypcję, by kanał mógł się rozwijać, a my się widzimy już w następnym odcinku Ekstraklasy Podcast. Do usłyszenia.